jest właśnie ten moment, to jest właśnie ten czas. Pozdrowienia dla Magdy Styczkowskiej. Świetny utwór. Wraz z Adamem Maciaszkiem, bo tak się nazywa, spotkaliśmy się kiedy? Rok temu, półtora? Ja myślę, że z półtorej będzie. Tak, to było tak, że znalazłem ogłoszenie twoje właśnie. Napisałeś, że chciałbyś z kimś pograć. Nie pamiętam, jaka była tam treść. Przyjąłem zaproszenie, przyszedłem, zobaczyłeś. Tak, jaki... ale utkwiło mi jedno właśnie w tej konwersacji. Pytanie od Janka. Czy wlejemy coś w gardła nasze? Po prostu obaj chcieliśmy pośpiewać i pograć, a potem napić się i złączyć to w jedno. Ja myślę, że Janek pomylił kolejności. Co my robimy? A co my robimy? Głównie w zasadzie gramy covery. Głównie gramy covery utworów wielu artystów, ale głównie siedzimy w poezji śpiewanej, więc szukamy jakichś swoich interpretacji. W zasadzie nasz pierwszy utwór, który razem stworzyliśmy, on dopiero powstaje, więc go jeszcze nie stworzyliśmy. Gdzieś tam powstał trochę tekst, jakaś muzyka, zobaczymy, może to się połączy. Ale głównie to, co razem teraz zagraliśmy, to jednak były te covery, ale w naszych oryginalnych, własnych interpretacjach i aranżacjach. Tak. Aranżacje były wspólne, interpretacja... No to głównie, wiadomo, zależy od wokalisty, jeśli chodzi o poezję śpiewaną. A przy tej muzyce tak. Tak, więc no, uzyskaliśmy coś fajnego, coś nowego, czego chyba... No ja nie słyszałem czegoś takiego. No wiesz co, no, ale zobaczymy, chyba dobrze, że nam się to po prostu podoba. Zobaczymy, nie? Jak to publiczność odbierze przy najbliższym koncercie. Zobaczymy, co dalej. Planów na przyszłość większych raczej nie mamy. Dwa, trzy razy chyba tak publicznie zagraliśmy. Dlatego, że bardziej po prostu po przyjacielsku się spotykamy, robimy różne numery i szukamy pewnej drogi. Ja co prawda mam osobne projekty, w których bardziej siedzę, bo ze swoim pianistą robię własną muzę. I tu bardziej się tym zajmujemy. To był taki program poboczny, ale z tego pobocznego programu wyszło coś takiego, że to zawsze moim marzeniem było zagrać taki koncert poezji śpiewanej na gitarę. I na przykład recital. Taki recital typowy, zaśpiewać Ewę Demarczyk na gitarę, czego ja nigdy w życiu nie słyszałem. Żeby ktoś Ewę Demarczyk zagrał na gitarze, mamy to w planach. Więc kto wie, co z tego wyjdzie? Nigdy nie myślałem o tym, żeby grać taką muzykę. Nawet nie znałem tego rodzaju muzyki, dopóki Janka nie poznałem. W ogóle chyba nawet wtedy myślałem, że taka muzyka to nie jest mój klimat. Teraz po jakby tych doświadczeniach naszych wiem, że to jest muzyka, gdzie jakby można wyekspresować te wszystkie emocje, przeżyć ten utwór wspólnie. To jest najważniejsza rzecz. Po to próbujemy, po to, żeby właśnie stanąć tu na scenie i przekazać coś drugiemu człowiekowi, żeby on jakąkolwiek emocję, nawet tą negatywną, ode mnie przejął, jakąkolwiek. Ważne, żeby wzbudzić emocje w drugim człowieku, który jest tu na sali, przyszedł, zapłacił bilet, przyszedł, bo chciał posłuchać mnie, co ja mam do powiedzenia. Bardzo to szanuję i dziękuję. I to jest właśnie te amplua, o którym śpiewał Wodecki. Na pewno jest publiczność, która chce tego słuchać, chce słuchać takich nowych, fajnych, w miarę nowoczesnych, ale jednak dalej bardzo poezyjnych aranżacji i to widać, bo ostatnio grałem koncert utwory w 60% zagraliśmy z Aleksem Markiem nasze utwory, w 40% był to koncert coverowy, graliśmy tu w Szczecinie i mieliśmy pełną salę, czyli widać, że są osoby, które chcą tego słuchać. Tu my akurat z Adamem, no robimy, można by to porównać do SDM, Stare Dobre Małżeństwo. Niektórzy tak nas kiedyś porównywali do tego, chociaż jednak myślę, że tematyczność jest trochę inna. Nie chcę tutaj porównywać też za bardzo, ale mamy kilka ważnych utworów, które chcielibyśmy przedstawić innym i będziemy wdzięczni, i jeśli ktoś by chciał przyjść i posłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Generalnie mamy taki plan, żeby zrobić
na własną rękę po prostu, nie? Taką mega amatorską płytę. Z pewnością chcemy też zrobić parę małych tras koncertowych, takich weekendowych, nie? No bo jednak jesteśmy normalnymi ludźmi pracującymi, więc nie możemy sobie pozwolić na dużo. Tak, jest taki zamysł płytowy. Nie wiem, czy bym to nazwał naszą twórczością, bo jednak jeśli chodzi o ten projekt stricte z Adamem, to jednak są utwory coverowe. Chcemy po prostu, to w ogóle był mój pomysł, bo chciałbym po prostu zagrać parę utworów, które gdzieś tam znam z dzieciństwa i są mi bliskie i chciałbym je pokazać w swoim wydaniu. I to wszystko, co w zasadzie mam tutaj do powiedzenia. Jeśli chodzi o to środowisko, czy muzyków, czy nawet same stadium prób, czy nagrań, czy jakiegokolwiek sposobności bycia ze sobą, alkohol zawsze gdzieś tam się towarzyszy, bo trochę nas rozluźnia, nie można nigdy przesadzić, aczkolwiek jest częścią zawodu, jak ja to mówię, jest częścią zawodu, trzeba się z tym pogodzić. Może są jacyś wokaliści, artyści, muzycy niepijący, nie wiem, nie znam, a pracowałem z wieloma i każdy lubi, ale myślę, że to dodaje pewnej, nie tyle co energii, ale też pewnego pomysłu w głowie. I to widać często na próbach. No to są próby pijące, w końcu jesteśmy ludźmi pijącymi, prawda? W idealnym momencie to powiedziałeś. Dobrze, na tym zakończmy to.